Niezły bigos, westchnął Makri, wyrzucając na ziemię cygaro. Szybko oderwał część swojego poncho, uzyskaną szmatę zanurzył w beczce z wodą, a wilgotną tkaninę zawiązał na głowie, osłaniając nos i usta. Chłopaki! Krzyczał do komunikatora. Odezwijcie się! Wchodzę do środka! W końcu usłyszał jakąś odpowiedź. Niestety był to tylko krzyk oraz jakiś nieokreślony trzask. Chwilę później pojawił się kolejny głos. Jessie? To ty? Anna? Tak! Wydaje mi się, że w budynku załączyła się jakaś elektronika zagłuszająca. Sygnał jest bardzo słaby. Słyszysz mnie? Próbował przekrzyczeć trzaski. Tak! Jadę już w waszą stronę, odpowiedziała szybko. Makri jednak już tego nie usłyszał. Przez chwilę próbował wyłowić jakieś dźwięki pośród szumu, ale nadaremno. Nie mógł dłużej czekać. Agenci Blackwatch musieli wciąż żyć. Miał taką nadzieję. Barkiem rozwalił nadgryzione ogniem drzwi. Od razu uderzyła go fala gorąca. Halo! Darł się na całe gardło. Jest tam kto? Gdzie jesteście? Jedyną odpowiedzią był trzask płomieni. Biegł przez kolejne pomieszczenia, na przemian krzycząc oraz próbując nasłuchiwać. Niestety mijały jedynie trupy tych, którzy zginęli w strzelaninie, zarówno terrorystów, jak i żołnierzy Blackwatch. W końcu trafił na to, czego szukał, chociaż nie wiedział, czy chciał znaleźć. Niedobitki oddziału siedziały zamknięte w pomieszczeniu kontrolnym. Nie był w stanie ich zobaczyć, jedynie usłyszeć pojedyncze słowa przebijające się przez głos szalejącego żywiołu oraz pękających od temperatury ścian. Niedaleki skład paliwa już zdążył zająć się ogniem. Jego eksplozja nie tylko naruszyła strop, który zapadł się, blokując przejście, ale był też źródłem gorąca tak potwornego, że zbliżenie się oznaczało natychmiastową śmierć. Drzwi były niemożliwe do sforsowania. Musiał znaleźć inną drogę. Bez wahania wpadł do sali sąsiadującej z kontrolką, którą zbiry przerobiły na niewielki barak dla 6 żołnierzy. Upewnił się, czy ma przy pasie jeszcze ładunki wybuchowe. Zamontował je nad jednym z łóżek. Odsuńcie się od zachodniej ściany! Krzyknął, by po kilku sekundach nacisnąć detonator. Wszędzie pełno było teraz kurzu. Jessie na oślep odnalazł resztki łóżka, które odepchnął z całej siły. Przez opadający pył dostrzegł niedużą dziurę. Na szczęście bomba przebiła beton na wylot. Makri? Odpowiedział ktoś z wewnątrz przerażonym głosem. Tak, Jaycon, to ja. Ilu was tam jest? Mówiąc, wygrzebał ze śmieci metalowy pręt, którym zaczął poszerzać otwór w ścianie. 6. Watson, Hutchins, Go, Lucy i ta nowa. Jak się nazywasz, bo nie pamiętam. Edith, odpowiedziała rekrutka. Po chwili zaczęła kaszleć. Temperatura oraz pył w powietrzu utrudniały oddychanie. Cowboy mocno kopnął w mur, odkruszając jeszcze kilka jego fragmentów. Dobra, nie ma czasu, powiedział wycierając pot z czoła. Zaraz może nie być drogi na zewnątrz. Musicie się przyciskać. Edith, ty pierwsza. Kobieta podeszła do wylotu. Nie dam rady, westchnęła oglądając dziurę. Za mało miejsca. Dasz, spokojnie, zdejmij kamizelkę. Przeciągnę cię na drugą stronę. Najwyżej się troszkę podrapiesz, ale będziesz wolna. Wszyscy będziecie. Dawaj, nie ma czasu. Ktoś w środku pomógł jej zdjąć rynsztunek. Jessie wsunął rękę do otworu. Mógłbym panią prosić? Zapytał dziarsko, chcąc dać wszystkim animuszu. Poczuł mocny chwyt drobnej dłoni, gdy niespodziewanie rozległ się trzask. Kolejna część sufitu runęła na ziemię. Żaden z żołnierzy nie zdążył nawet krzyknąć, gdy niewielki pokój zamienił się w ich zbiorowy grobowiec. Jessie nie miał czasu na tym myśleć. Czuł, jakby jego lewe ramię oplótł elektryczny wąż i ścisnął z nieludzką siłą. Cowboy ryczał z bólu. Jego umysł wypełniło straszliwe cierpienie. Wkrótce po tym stracił przytomność. Nie udawaj, że umarłeś. Przemówiła ciemność. Czuję twój oddech. Obudź się, głupcze. Jessie z trudem otworzył oczy. Czuł się słabo. Musiał stracić wiele krwi. Z przerażeniem zdał sobie sprawę, że nie może ruszyć lewą ręką, która na dobre utknęła pod gruzami. Czuł, że wzrok go zawodzi. Wszystko zdawało się poruszać. Wszędzie pełno było białych i czarnych plam. Mimo najwyższego wysiłku, nie mógł odnaleźć źródła głosu. Makri nie był pewien, czy to już przedśmiertne przewidzenia, ale cienie oderwały się od ścian, krążąc po pomieszczeniu. Przez chwilę był pewien, że przybrały nawet ludzkie kształty. Czuł, że jest jedną nogą w grobie, a jakiś czarny anioł przybył po jego grzeszną duszę. Nie miał jednak sił, by się odezwać. Przez chwilę zaczynałem w ciebie wierzyć. Ten grobowy głos miał w sobie jakąś znajomą nutę. Ciemność skumulowała się nad konającym rewolwerowcem.
ale nie nadajesz się. Ani ty, ani Genji. Dwa utalentowane matoły, które nie potrafią skorzystać ze swojego potencjału. Gabriel? Wymamrotał Struden Cowboy. Powiedzmy, to bez znaczenia. Gabriel umiera, ale ty odejdziesz przed nim. Na zewnątrz rozległ się niespodziewany huk. Bardzo blisko musiała uderzyć błyskawica. To ironiczne. Nie zginiesz od płomieni, bo niedawno lunęła burza. Wykrwawisz się, bo wsadziłeś łapsko nie tam, gdzie powinieneś. Zgrywasz twardziela, ale niczym nie różnisz się od Morrisona. Ślepy, szlachetny głupiec. Jeden wrzut mniej. Ciemność zawirowała niczym czarne tornado, po czym rozlała się po pomieszczeniu, znikając. Powinienem cię dobić, ale bawi mi twoja obolała mina. Zdechniesz jak bezdomny pies, którym zawsze byłeś. Bywaj, Makri. Do zobaczenia w piekle. Cholera. Westchnął strzelec, próbując jeszcze raz oswobodzić ramię. Był to poważny błąd. Jego pełen bólu wrzask zaginął pośród dźwięku coraz gęstszego deszczu oraz huku błyskawic. Myślał, że już umarł, gdy z błędu wyprowadziła go zimna woda kapiąca na twarz. Jęknął tylko, nie miał sił otworzyć oczu. Nie umieraj, słyszysz? Mówił zrozpaczony kobiecy głos. Jesteś za twardy, by zginąć w taki sposób, uroczy skurczy byku. Widocznie kostucha miała inne zdanie. Uśmiechnął się z trudem. Powinnaś już dzwonić po grabarza, a nie mnie budzić. Weź się w garść, warknęła Ada. Nie wczołgałam się tutaj na darmo. Makri niespodziewanie poczuł dziwne ciepło, które zaczęło wypełniać jego ciało. Otworzył oczy, zdziwiony nagłym przypływem energii. To pole biotyczne. Nie pozwoli ci umrzeć, więc oszczędź sobie ponurych komentarzy. Jesse uśmiechnął się. Nagle odzyskał optymizm. Zastanawiał się tylko, czy jego rozmowa z Gabrielem, a raczej tym dziwacznym widmem, była efektem przedśmiertnych majaków, czy naprawdę miała miejsce. Czy ja mam tutaj grzecznie leżeć, aż przyślecie ekipę remontową, która mnie odgruzuje, tak? To zostaw mi chociaż jakąś gorzałkę, żebym się nie nudził. Anna przez chwilę milczała, co zaniepokoiło mężczyznę. Aż tak źle? Spytał. Nie jestem mistrzem chirurgii jak Angela, ale twoja ręka jest nie do uratowania. Przydałaby się piła do kości. Przykro mi, Jesse. Nie jest tak źle. Mogłem zginąć. Przerwał na chwilę. Albo stracić prawą rękę. Wtedy byłoby dużo gorzej. Egipcjanka wyjęła duży, wojskowy nóż. Pole biotyczne nie pozwoli się wykrwawić, ale nie zdołał uśmierzyć aż takiego bólu. Wsadź coś w usta, żeby nie odgryźć sobie języka. Przepraszam, Jesse. Naprawdę przepraszam. Cowboy złapał ją za nadgarstek zdrową ręką. Powoli zabrał jej ostrze. Sam to zrobię. Proszę nie brać tego na siebie, madam. A ja co mam zrobić? Patrzeć bezczynnie, jak odcinasz sobie rękę? Nie. Wrócić na statek. Zwariowałeś? Cowboy spojrzał ze smutkiem gdzieś w bok, unikając wzroku Anny. Ja już nie wrócę. Nie ma do czego. Ten okręt tonie. Pani też powinna uciekać. Kobieta położyła mu dłoń na policzku. Więc też to widzisz? Przynajmniej nie jestem sama. Overwatch już nigdy nie będzie takie samo. Na własnym łonie wyhodowaliśmy gniazdo żmi, a teraz boimy się krzywdzić własne dzieci. Pocałowała go w czoło. Dbaj o siebie. I słuchaj swojego sumienia. Nigdy nie rób tego, co musisz. Zawsze tylko to, co powinieneś. Oczywiście, madam. Dziękuję. Za wszystko. Nie masz za co. Każdy by tak postąpił na moim miejscu. Nie sądzę. Tylko pani kapitan dostrzegła we mnie jakąś wartość. Dzięki temu zdołałem ją odnaleźć. Proszę już iść. Do zobaczenia, Jesse. Mam nadzieję, madam. Anna dobrze wiedziała, że kazał jej wyjść, aby nie widziała jego cierpienia. Chciał ukryć łzy, które ciekły mu po policzkach. Jej płacz zamaskował deszcz, który ciągle nieubłaganie smagał ziemią. Kazałem ci startować, warknął Gabriel. Nie mogę, odpowiedział komputer pokładowy. Trwa burza, musimy ją przeczekać. Dobrze, wiem, że masz wgrany tryb pilotażu w trudnych warunkach. Startuj, nie będę powtarzał. To prawda, wiem jak postępować, gdy pojazd zostanie złapany na niebie przez niespodziewane anomalie atmosferyczne. Protokoły nie pozwalają mi jednak startować w podobnej sytuacji. Musimy poczekać.
Reyes na podłodze dostrzegł cień stojącego za nim Genji'ego. Czego chciał ten cholerny ninja? Kapitan Amari powinno już niedługo wrócić, powiedział wygnany Shimada. Kapitan Amari miała rozkaz pilnować statku. Skoro tutaj jej nie ma, albo nie żyje, albo zdezerterowała. Tak czy inaczej, nie ma potrzeby na nią czekać. Startuj, gnoju! Odmawiam, odparł komputer. Ktoś jest na zewnątrz, dodał. Genji rzucił się do wejścia, zanim ociężale ruszył zirytowany Gabriel. Przemoknięta Egipcjanka wciągnęła ścigacz do środka. Jak tam wycieczka? Zapytał Reyes. Ładne widoki? Takie to dla ciebie zabawne? Straciłeś ponad połowę oddziału. To moi ludzie, nie twoi. Nie powinno cię to interesować. Na pewno zainteresuje Jacka. Bez wątpienia. Nie omieszkał mu wspomnieć, że porzuciłaś posterunek, choć miałaś pilnować naszego transportu. Nie zabieram cię więcej na misję. Zamilkł na chwilę. Co z Makri? Postanowił się upewnić. Wykrwawił się. Waląca się ściana oderwała mu rękę. Nie dało się go uratować. Wszyscy zamilkli, opuszczając głowy. Anna chciała ukryć łzy, a Gabriel uśmiech.